przygoda z trzecim Elo zaczęła się w 2004 roku, kiedy przyszedłem tutaj z liceum ekonomicznego i okazało się, że to jest to. I na chwilę obecną nie wyobrażam sobie życia bez tej szkoły. Po prostu trzecie wciąga bardzo mocno. Ja jestem w tą szkołę bardzo mocno wciągnięty, zakorzeniony. Uwielbiam pracę z młodymi ludźmi. Nie tylko uczę angielskiego, ale robię różne rzeczy z młodzieżą, bo wiem, że po prostu w nich jest potencjał i tak naprawdę my istniejemy dla nich, my jako nauczyciele istniejemy dla nich i wszystko, co robimy, robimy dla nich. I szkoła to jesteśmy my, nauczyciele, uczniowie, rodzice. Jakieś przygody, anegdoty, panie profesorze, pierwsza lekcja, jakieś takie wyjątkowo emocjonalne wspomnienie? Że na pewno wyjątkowo emocjonalne wspomnienia są chyba na każdej lekcji, bo ja bardzo emocjonalnie podchodzę do swojej pracy i nie potrafię pracować na 50%, tylko na 150%. Anegdot, pewnie byłoby mnóstwo tych anegdot do opowiedzenia, ciężko w tym momencie jedną. Natomiast mam bardzo dużo niesamowitych wspomnień z ludźmi, z którymi pracowałem, czyli z młodzieżą, i to są różnego typu właśnie projekty, imprezy muzyczne, ponieważ sam jestem też osobą, która jakoś muzycznie jest aktywna. I robimy właśnie różnego typu rzeczy, które okazują się fajną sprawą dla ludzi, bo gramy, śpiewamy z młodzieżą. Proszę nam zdradzić, co takiego jest w Marmurówce. Wszyscy mówią Marmurówka, serce szkoły, najfajniejsze miejsce. Tak, to jest takie miejsce, gdzie zbierają się młodzi ludzie. Najprawdopodobniej jest to miejsce magiczne ze względu na to, że tu jest po prostu przestrzeń. Jak wiemy, tutaj w naszej szkole te korytarze są dosyć wąskie i dosyć małe, a tutaj jest miejsce, gdzie naprawdę my możemy spotkać się, znaczy młodzież może głównie spotkać się tutaj, porozmawiać luźno, porobić różnego typu rzeczy. Są tutaj w czasie przerw puszczana jest muzyka, także młodzież może sobie posłuchać muzyki, potańczyć, bo też tutaj w trakcie przerw odbywają się tańce i różne spontaniczne aktywności. Także myślę, że to. No i sama nazwa Marmurówka, każdego ciągnie tutaj do tego marmuru. Dlaczego ja wybrałem właśnie tą szkołę? A wybrałem ją z bardzo prostego powodu. Jeszcze kiedy byłem w gimnazjum, uczyłem się w Sejnach, bo jestem z Sejn. Uczestniczyłem w projekcie międzynarodowym, w którym uczestniczyła również ta już teraz moja szkoła. I moje przyjaciółki z tego projektu, absolwentki już tej szkoły, namówiły mnie, żebym tu przyszedł. I nie żałuję tego wyboru. W której klasie jest pan obecnie? Tak. Jestem w trzeciej klasie, profil biologiczno-chemiczny i do tego rozszerzona fizyka. Jak minęły te wcześniejsze 2 lata? Czy dużo wyjazdów, czy sporo udziału w projekcie? Jak wygląda na co dzień nauka w trzecim Elo? Czy rzeczywiście jest trudno? 2 lata minęły bardzo szybko. Może właśnie z tego względu, że oprócz intensywnej nauki, z której naprawdę musimy się w naszej szkole mierzyć, nauczyciele są bardzo dobrymi specjalistami i uczą nas jak najlepiej, ale też dużo imprez okolicznościowych dzieje się w naszej szkole i my jako samorząd, tutaj koleżanka jest przewodniczącą obecnie, ja jestem jej zastępcą, działam bardzo dużo na rzecz szkoły, mamy bardzo dużo imprez, nie ma miesiąca, czasami nawet są jakieś imprezy 2 razy w miesiącu, to zależy jaki mamy okres, kiedy nasza szkoła robi coś typowo dla uczniów, typowo dla nas, dla całej społeczności i to nie jest tylko nauka, to jest za rozrywka, ale i zarazem rozrywka poprzez naukę i nauka poprzez rozrywkę. Wybrałam głównie tę szkołę dlatego, że mają tutaj bardzo wysoki poziom chemii i biologii. I też jestem w klasie dwujęzycznej, bardzo dużo angielskiego, bardzo dużo lekcji. Mam historię, geografię, miałam rok temu po angielsku, podstawy przedsiębiorczości i naprawdę nawet nie ucząc się tego angielskiego, słucha się tego języka i naprawdę bardzo szybko wchodzi i to w ogóle co innego i bardzo się cieszę, że wybrałam tę szkołę. No właśnie niektórzy obawiają się, że dwujęzyczny kierunek, nie wiem czy sobie poradzę, jest czego się bać czy nie? Absolutnie nie ma. Ja też się bałam. Ja też przyszłam pierwszy dzień w szkole, panikowałam, że nie dam rady, ale to naprawdę nauczyciele są tak wyrozumiali, nie nawalają tego języka, nie mówią, że musicie się uczyć, bo inaczej nie będzie. Po prostu wszystko powoli idzie do przodu i da się wszystko zrobić.